Cześć, jestem Kład! Auć. I witam was w kolejnym odcinku Let's Play LEGO Star Wars The Complete Saga. Oczywiście kolejny odcinek nagrywany tym gównianym mikrofonem, ale spoko. Już jakoś tam zarabiam na jakiś nowy, porządny mikrofon. Jak na razie udało mi się zarobić 0 złotych, 0 groszy. Więc jakoś idzie, więc nie jest najgorzej, ale nieważne. Teraz coś wielkiego się stanie, gdyż ostatnia misja w fabule głównej. Zostaną nam tylko 6 misji bonusowych, które sobie oczywiście jeszcze rozegramy, tak jak rzecz jasna wy wybraliście w jednym z przeszłych odcinków w komentarzach. Tak więc, jak już mówiłem, 6 misja, 6 epizod. Into the Death Star! W każdym razie, do Gwiazdy Śmierci. I tu też wystąpił jeden z tych bardziej znanych tekstów w całej sadze Gwiezdnych Wojen, który pojawia się w wielu nawiązaniach. Między innymi, jak niedawno sobie grałem, jak kto grał w Magicę, gra pełna nawiązań. I tam też ten tekst się pojawił. W każdym razie, oczywiście to jak zawsze pomijamy, bo nic ciekawego. Szykujemy się do walki. Cała nasza flota. Oto ten pan. Ten pan zaraz to powinien powiedzieć, ale w LEGO niestety nawet nie będzie pokazane, że to mówi. Lecimy w stronę Gwiazdy Śmierci. Powinna być niby pusta. A tutaj proszę bardzo. Spójrzcie. It's a trap! Dokładnie, szkoda, że nie ma tutaj nawet w ogóle nawiązania do tego słynnego tekstu, ale w każdym razie, zanim wlecimy w Gwiazdę Śmierci, musimy się rozprawić z tymi oto stateczkami. Nie byli jakimi stateczkami, to są wielkie krążowniki, rzecz jasna, no ale cóż, stateczki, ich będzie. W każdym razie, jak widać, musimy zdobywać torpedy, ale tutaj nie ma żadnych generatorów torped, więc jak możemy je zdobyć? Musimy znajdować myśliwce TIE, czy TIA, właśnie z takimi torpedami na tyłeczku. to w końcu są myśliwce TIE bombowce, bombardiery, czy coś takiego. Więc rzecz jasna jakieś tam pociski muszą mieć. I tam właśnie taki jeden przeleciał. Mają takie jakby kwadratowe boki, więc da się je szybko i łatwo zauważyć. Jak zdobędziemy te wszystkie torpedy, które będą nam potrzebne, możemy wysadzić jeden z takich niszczycieli. Proszę bardzo, jeden jest, jeszcze zostało około 5. Tak więc to jest dosyć długa, ale naprawdę na początku, jak grałem za pierwszym razem, to się naprawdę zawiodłem, że pierwszą misję, że ostatnią misją są statki kosmiczne. Bardziej mi by pasowało, gdyby ostatnią misją w całych Star Warsach było właśnie tamta, którą rozegraliśmy w ostatnim odcinku. Czyli walka z Imperatorem. Ponieważ tak. No bo ona była episka, co nie? Była mega episka, przynajmniej według mnie. 18 chyba serwiuszek ma boss. I cała misja to jest jedna walka z bossem. I do tego ta muzyka i Darth Vader z Luke'em Skywalkerem, ale no cóż. Jednak tego nie zrobili. W każdym razie teraz staram się... Czy tam był power up, którego nie wziąłem? Ojojoj. Dobra. Dawać mi kolejne bombardery, bo... Bo naprawdę ich jest tutaj strasznie mało i trzeba ich bardzo wyszukiwać. To są te tutaj takimi bardzo... z szpiczastymi końcówkami, nie końcówkami, tylko tymi czymś z przodu. To były właśnie TIE Interpretory, czy coś takiego, nie pamiętam, lol. Nie wiem, czy to ma w ogóle jakieś polskie tłumaczenie. Dawać mi bombarderów. Zaraz zacznę rozwalać każdego myśliwca, którym się tutaj stanie. Nawet nie muszę celować, ponieważ... ponieważ Gwiazda Śmierci ma taką zajebistą właściwość, czyli... automatyczne celowanie, o tam, przecież, który wystarczy sobie lecieć i on będzie celował
z mega prędkością. O kurczę, jest. Jest, dobra. Możemy wysadzić cały statek. Ja chciałbym pierw się zająć tamtym, który już zaczęliśmy. Właśnie jak już wspominałem, nie Gwiazda Śmierci, tylko Super Millennium ma taką zajebistą właściwość, czyli celowanie do każdego przeciwnika, który za nim, z boku, z przodu, i to jeszcze bardziej szybko strzela, więc może się wyrobić z każdym statkiem. O, ile tu takich mini zestawów można zdobyć? Dwa. Dobra. Chyba to już jest ostatni statek, mi się wydaje, czy chyba jakiś pomijaliśmy? Nie ma, dziś tutaj widziałem bombardera. O Jezus, SF-a zapomniałem wyłączyć. No i przez to, że włączyłem SF-a, chciałem zrobić... chciałem... właśnie nagrać coś. A dokładnie właśnie Star Warsy. Pomyślałem, że przed włączeniem... przed zaczęciem nagrywania zrobię... zacznę sobie już jakąś misję. Okej. Okay. Zacznę sobie jakąś misję w SF-ie. No więc... to było dobre. Dobra, w każdym razie, no więc... włączyłem SF-a. Poszedłem zamknąć drzwi, bo zaraz miałem nagrywać, żeby mi nie przeszkadzał. Później przyszedłem do komputera i co ja miałem zrobić? A nieważne, włączam nagrywanie. I właśnie teraz mi się dopiero przypomniało. Oj, 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 moja pamięć, coś z tym jest nie tak. W każdym razie, jak widać, Gwiazda Śmierci wygląda tak, że po prostu strzelamy, niszczymy wszystko na drodze. Z Super Millennium, auć, idealnie się do tego nadaje. No i na początku to nic dziwnego, tylko lecimy i wszystko rozwalamy. Później będą się pojawiać jakieś przeszkody. A na końcu, po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci, będziemy mogli po prostu stąd wylecieć. To nie w jakim... Nie. A co ma ślany? Nienormalnie wylecieć. To będzie wylecenie ze stylem. Z ogniem. Dobra, strzelać wam. Szkoda, że Gwiazda Śmierci może unieść tylko 3 torpedy. Są statki, które mogą unieść więcej. Na przykład Y-Wing, który może unieść... Ojojoj, nie trafiłem. Pa. Trzeba będzie się wrócić. Y-Wing może unieść, z tego co pamiętam, 4 torpedy, a więc większa pojemność. I był też taki statek, który może unieść nawet 5, tylko nie pamiętam, który to był. Ale pamiętam, że miałem go ze względu właśnie na torpedy i także chyba miał fajne strzały. Aż pomyślałem, że... normalnie ten statek jest zbyt bardzo kuksiarski. O, świetnie, nie, dziękuję ci za to. Myśliwców, ale tak mi właśnie było trzeba. Dobra. Tutaj niszczymy jeszcze to. Won! O, za zniszczenie to się dostało mi zestaw? Myślałem, że sobie się dostaje tylko kasę. O, nie! A nie, to jeszcze nie to miejsce na szczęście. Ale przypomniało mi się takie miejsce, które będziemy widzieli później. O, świetnie. Dzięki torpedo, właśnie to chciałem zrobić. Dzięki, druga torpeda. Jesteście jak najbardziej pomocne. Ojoj, w każdym razie torpedy, potrzebuję więcej torped. Szkoda, że są tak daleko. No musiał się cały czas wracać. No weź się, debile. Nie strzelaj. Dobrze. Sio. No, torpedy! Co wy kombinujecie? Weźcie, trafcie w to. No! Jeszcze 3. Najgorsze jest to, że zostało mi jedno serduszko. Zaraz stracimy kasę. Dobra. No nie! Moje torpedy. No i straciliśmy wszystkie, dobra. Wziąłem już z generatora. Czemu jest ich tutaj tak dużo? I za trap, po prostu. A nie chcę mieć dwóch, chcę mieć wszystkie i zaraz zginę przez tą przez mój wybór. O Boże, Boże, co się dzieje w tych Star Warsach? Nienawidzę swojego mikrofonu, nie wiem, czy już tak mówiłem, czy już to mówię. Dobrze. Dobrze. I... oczywiście ta nie trafi. Pewnie, bo czemu nie? Zdenerwujmy, kłada.
Ach, to będzie długi dzień. Bierz wszystkie torpedy przy okazji na zapas. Albo jak nie trafisz, bo to jest do ciebie naprawdę możliwe. Lando i ten drugi typ, którego nie znam. Kto to w ogóle był? O, wreszcie! Zawsze udawało mi się za pierwszym razem tutaj trafiać, ale naprawdę dzisiaj było coś nie tak. Dobra. Nie, nie szczylaj. Po co mi niszczyć? Aha, zlatuje coś tam. A nie za dużo, więc nie polecam. A może jednak trochę. A nie chcę mi się zatrzymywać po jakieś kilka monet. Dobra. I tego nienawidzę, tego miejsca. Musimy tutaj trafić w to w dobrym momencie, bo nie dość, że to strzela, to jeszcze się chowa później. O, to było prościejsze niż tamta brama. Poważnie. I czemu zginąłem? Dobra. Nie biorę już tamtej monety. Mam już dość. O nie, to miejsce. Fuck, no tutaj to będziemy ginąć. Ojojoj. Mi się już nie chce, ale tutaj jak zniszczycie te... Czekajcie, jak tutaj zniszczycie te dwie miejsca na torpedy, to się otworzy wam przejście do czerwonego klocka. Nie pamiętam, chyba nic wielkiego tam w tym czerwonym klocku nie było, ale jak chcecie, to proszę bardzo. Przynajmniej ja tego nie chcę, nie chcę mi się tego robić. Chociaż nie, to chyba było coś przydatnego. Ile się nie mylę, tam było nieskończoność torped dla statków. Czyli wiecie. Torpedy będą się nam regenerować. Będziemy mieli niby trzy, a jak wystrzelimy jedną, to nam się jedna zregeneruje. Ale mogę się mylić. Jak nie, to najpewniej przyciąganie statków. Co jest całkowicie niebezużyteczne. Przynajmniej do mnie. Dobra. Nienawidzę tych głupich. Nie podchodźcie zbyt blisko tego, co teraz właśnie rozwalam, ponieważ to razi prądem i wtedy nie możemy się ruszać przez jakieś 5 sekund. Idealnie dla tych pieprzonych myśliwców. Mogą nas z łatwością zastrzelić. I teraz tego się nie... O, dokładnie. Zniszczona bariera i możemy spokojnie zniszczyć sam generator, czy co to jest, kurde, tej całej gwiazdy śmierci. Zniszczony! I co teraz? O, fuck! Zbiewamy! Szybciutko! O, bardzo dobrze, polecam właśnie zebrać ten power, bo teraz przyciągamy monety. Niestety już mi się nie skończyło, już mi się to skończyło, ale... Już nie, cały czas zbieramy monety, dobra. I polecam tutaj też zdecydowanie strzelać przed siebie i chybieć się tak na boki, żeby trafić jak najwięcej rzeczy. Może uda wam się tutaj zrobić trudzielej. Mi się chyba tutaj nigdy nie udało zrobić trudzielej w tym w trybie fabuły. No ale cóż. O. I tutaj nie wiedziałem, pamiętam, że nie wiedziałem za cholerę, gdzie tu jest ostatni mini zestaw. Gdzieś tutaj jest, ale... W końcu chyba udało mi się go znaleźć, ale cóż. Nawet wyszukiwasz mini zestaw, bo jest taki dodatek ze czerwony klocek. O, jest, udało mi się to trudzielej. No to nieźle. Nie było zdecydowanie takie trudne, ale cóż. Nawet wyszukiwać mini zestawów, pokazywał mi gdzieś taką strzałeczkę na bok, a nie dało się tam wlecieć. W każdym razie udało się, uff! Gwiazda śmierci raz na zawsze zniszczona! Ach, udało się. Evox Bok. więc tak, oczywiście super historia odblokowana, ona jest gówno potrzebna mi teraz przy nagrywaniu. Ale naprawdę, super historia jest dosyć fajna, jeśli... Nie no, super historia jest głupia. Zdecydowanie jest głupia, ponieważ super historia to jest takie jakby wyzwanie. Nie wiem, czy się w ogóle za to dostaje złoty klocek. Chyba nie. Chyba się za to dostaje tylko monety, więc naprawdę chyba... Raz udało mi się, znaczy raz ja włączyłem super historię, żeby to przetestować, ale ogółem super historia to jest przechodzenie wszystkich tych samych rund w trybie fabuły, tylko że bez przerwy, bez żadnego wróć do
Wróć do tamtej kantyny, kup sobie postacie i wróć z powrotem. Tylko jedziesz cały czas, misja po misji do końca. I to jest bezużyteczne, możesz jedno i to samo zrobić po prostu włączając rundy, więc to jest po prostu według mnie niepotrzebny dodatek. Chyba, że się dużo za to monet dostaje. Nie wiem, nie znam się, możliwe. Albo procenty do 100% możliwe, ale no cóż. Ja włączyłem tą super historię tylko raz. W każdym razie, finish story, kończymy całą historię, całą fabułę Gwiezdnych Wojen. Zostały oczywiście jeszcze misje bonusowe, tak więc się jeszcze spotkamy, ale z fabułą koniec. Niestety, szkoda. Udało się. Oczywiście, teraz bym po prostu mógł... Zapomniałem całkowicie, że nagrywam. I nic nie gadałem, sorry. Więc teraz bym mógł po prostu, wiecie, zacząć oceniać gry i tak dalej, ale ja to robię na sam koniec naszej serii, więc... Zrobimy to dopiero pod sam koniec gry. Wiecie, kiedy skończymy bonusowe misje. Ale ile mamy hajsu, bo nie patrzyłem ile zarobiliśmy. Chyba z 40 tysięcy zarobiliśmy, tak więc mamy pewnie coś koło 200 tysięcy? Może mniej? Chwileczka? Ile w końcu? Nawet więcej niż 200 tysięcy. Auć. Tak więc... Rozumiem. Co? Tak więc jeszcze 50 tysięcy nam brakuje, będziemy mogli sobie kupić moją upragnioną postać, czyli The Imperator. Głupie. A teraz myślę, że sobie zakończymy, tak więc jest taki świetny, mogę to robić nieskończoność. Tak więc standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam. Cześć.